Witam wszystkich, ja jestem Robert, a to jest odpakowanie latarki czołowej firmy Maktronik. Dostaliśmy taką oto paczkę, a w środku jest latarka czołowa, którą będziemy niebawem recenzować. Ups. Spoko, tu jeszcze trzyma. Dobra. Towar zapakowany solidnie. A w środku mamy naszą latarkę. Jest to latarka Maktronik Camo o mocy światła 300 lumenów, zasięgiem 190 metrów oraz funkcją focus, czyli regulowania strumienia światła. Z boku mamy napisane parametry. Wchodzą tutaj trzy baterie duże typu AA, na których w maksymalnym trybie może latarka świecić przez okres 8,5 godziny. Wagę latarki to jest niecałe 200 gram, a maksymalny czas świecenia to 150 godzin. Natomiast ma także świetełko tylnie, które może świecić od 125 do 180 godzin. Tu mamy dobrze opisane wszystkie parametry jeszcze z tyłu. Ponadto latarka czołowa jest odporna na warunki pogodowe, na deszcz oraz na upadek z wysokości 1 metra. Teraz je sobie odpakujemy. Opakowanie bardzo dobrze opisane. I teraz spakowujemy sobie. To trzeba spakować sobie. Tak nie wychodzi. No, wygląda całkiem ciekawie. Są dołączone baterie AA. I teraz sobie to odłączymy. Produkt jest zapakowany solidnie i teraz bierzemy, a baterie poleciały, trzy paruchy. Duracellki mamy w komplecie. Następnie mamy już tu samą latarkę czołową. Tak wygląda sama latarka czołowa, wykonana z solidnego, twardego plastiku. Podobnie te mocowanie na głowę, tak samo jest. Widać, że dobrej jakości. Tu jeszcze jest w środku gumka, żeby można było, żeby dopasowała się do głowy. I chodzi to wszystko z wyraźnym oporem. Tutaj jest przód latarki, dioda, główny korpus. Tutaj jest kabel łączący czołówkę z zasobnikiem bateryjnym.
А так у нас слабенько батарейне. То ще стоїть червоне światło. Тарка справи враження солідне і добре. To jest kabel odurzający do zasobnika bateryjnego. Jakbyśmy chcieli sać, załóżmy gdzieś do kurtki czy innego miejsca. To jest zresztą taki system pisany odblokowania i zablokowania, żeby samo się nie wchodziło, co jest takim ciekawym patentem. Jeszcze z tyłu widać jest pianka, żeby nie uciskało głowy, a tu jest zwykły, solidny pasek. Tutaj mamy regulację skupienia promieni świetlnych w tym miejscu, a tu był wybór trybów. W tym miejscu. I jeszcze pokażę wam system mocowania baterii, który jest tutaj z tyłu. Przekręcę go w lewą stronę i mam dostęp do komory baterii. Całkiem skuteczna, fajna blokada. Ops. Z taką czołówką to można i na WS-y śmigać. I teraz jeszcze krótki przegląd trybów pracy. 300 lumenów, 160, 10% oraz strobo. Tu jeszcze dodam, że można wioskę skoncentrować. Funkcja focus działa bardzo dobrze. Tu jeszcze zmienię tryb. Na mniejszy to jest tryb 10%, czyli około 30 lumenów. Zmiana jest płynna. Jeszcze prezentacja tego, jak świeci. To są diody tryb stały. To jest tryb migający. I to koniec prezentacji. Zapraszam do śledzenia naszego kanału, subskrypcji i niedługo będzie test praktyczny. Do którego zapraszam. A to jest oświetlony pokój tylko i wyłącznie tą czołówką. A na mocniejszej mocy.